Kilka słów na temat zasad funkcjonowania podatku VAT, dlatego że często spotykam się z pytaniami, czy warto być na przykład VAT-owcem, czy lepiej jak najdłużej być tym podatnikiem zwolnionym z VAT-u. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w którym miejscu łańcucha my się znajdujemy. Tak, załóżmy, że jest taki łańcuch kilku podmiotów, które sobie sprzedają. Załóżmy, że D to jest konsument, czyli to jest ten ostateczny nabywca naszych wyrobów czy usług, towarów, który już nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Jeżeli jesteśmy podmiotem B, powiedzmy sobie firma, który zarówno kupuje od VAT-owców, jak i sprzedaje VAT-owcowi, to najprawdopodobniej będzie nam się opłacało być na VAT-cie. Dlatego, że my sobie odliczymy VAT, który znajdzie się na fakturze od dostawcy A, natomiast VAT należny, który zapłaci nam podmiot C, odprowadzimy do urzędu skarbowego po odliczeniu oczywiście tego VAT-u zapłaconego podmiotowi A. Gdybyśmy nie byli podatnikiem VAT-u, to wówczas podmiot C otrzyma od nas wartość usługi bez podatku VAT. Z jego punktu widzenia, ponieważ jest VAT-owcem i może cały ten VAT odliczyć, nie będzie miało to specjalnego znaczenia. Oczywiście trochę wpływa na płynność finansową, bo to dlatego, że zawsze VAT do urzędu skarbowego później płacimy niż płacimy naszemu dostawcy, dlatego brak VAT-u na naszej fakturze będzie trochę dodatnio wpływał na jego płynność. Ale jeżeli będziemy podmiotem nieznaczącym w ogóle jego zakupów, a tak prawdopodobnie będzie, to argument, że my fakturujemy go bez VAT-u i co poprawia mu trochę płynność, będzie argumentem słabym. Natomiast my możemy dosyć dużo stracić, ale to będzie zależało od tego, jaki udział w naszych zakupach mają zakupy owatowane. Udział w zakupach faktury VAT po prostu. Jeżeli jesteśmy na przykład biurem rachunkowym, którego podstawowym kosztem są wynagrodzenia pracownicze, no to będzie to oczywiście mniejszy udział niż firmy handlowej. Ona zarabia na dużym obrocie towarowym, czyli musi bardzo dużo kupić towarów z podatkiem VAT zazwyczaj, aby uzyskać marżę. U niej udział kosztów pracowniczych, tych nieowatowanych kosztów albo jakichś innych kosztów bez VAT będzie na pewno znacznie mniejszy niż w biurze rachunkowym. Biuro rachunkowe zapewne będzie brało udział w szkoleniach, z których część może być nieowatowana, no ale będzie miało też koszty w postaci zakupu oprogramowania czy różnych licencji z VAT-em, najmu powierzchni biurowych, czy w ogóle zakup sprzętu i utrzymanie sprzętu biurowego. Tak więc prawdopodobnie, jeżeli jego klientem będzie VAT-owiec, tak, dla tego biura rachunkowego, to najprawdopodobniej będzie mu się opłacało być podatnikiem VAT-u. Jeżeli nim nie będzie, to tak jak mówię, trochę będzie to wygodniejsze dla jego odbiorcy, dla jego płynności, ale za to cały VAT, który będzie tutaj od dostawcy A zafakturowany, to ten VAT znajdzie się w kosztach. Czyli jeżeli biuro rachunkowe byłoby na przykład podatnikiem liniowym, to odzyska tylko 19% tego VAT-u. Tak, bo o tyle, rzucając koszty, zmniejszy sobie podstawę opodatkowania. Jeżeli nie będzie na liniówce, no to będzie miał te 18%. Chyba że według skali, ale to jest raczej mało prawdopodobne, bo jeżeli ktoś ma duże obroty, to wtedy przechodzi na podatek liniowy. Ale może się tak zdarzyć, że odzyska 32% z tego zapłaconego VAT-u. Tak więc najprawdopodobniej, jeżeli firma kupuje z VAT-em i sprzedaje VAT-owcowi, będzie jej się opłacało być na VAT-cie. A co w przypadku, kiedy ten podatnik będzie podatnikiem zwolnionym? No to tak jak mówiłam, cały VAT będzie w jego kosztach. Do podatnika C sprzeda bez VAT-u, ale wtedy podatnik C od tych nieowatowanych usług, towarów i tak dalej naliczy podatek należny. Czyli ostatecznie konsument C i tak otrzyma całość
zakupionych usług czy towarów z VAT-em. Oczywiście pomijam te usługi czy towary, które byłyby z VAT-u zwolnione przedmiotowo. Zasadniczo w konstrukcji podatku VAT jest tak, że jeżeli w tym tutaj łańcuchu dostawców, tak, w tym tutaj łańcuchu dostawców są jakieś podmioty zwolnione z VAT-u, to i tak ten VAT przejmuje na siebie kolejny w łańcuchu dostawca, czy producent, czy usługodawca. Tak jak w tym przypadku. Jeżeli kupiłam usługę od firmy B i normalnie bym ją kupiła za 100 zł plus 23% VAT-u, no to ja ją kupuję za 100 zł. Bez VAT-u. Jeżeli dołożę swoją marżę, powiedzmy, że to będzie drugie 100 zł, marża, to sprzedaję za 200 zł plus 46 zł VAT. I ile odprowadzam do Urzędu Skarbowego? No całe 46 zł, bo odliczyć nie mam co, kupiłam bez VAT-u. Gdyby firma B była podatnikiem VAT-u, to wówczas wystawiłaby mi fakturę na 100 zł plus 23 zł VAT-u i wtedy od tych 46 mojego VAT-u należnego odjęłabym 23 i do Urzędu Skarbowego poszłoby tylko 23 zł VAT-u, ale Urząd Skarbowy by nie stracił, ponieważ drugie 23 zapłaciłby nasz dostawca. Oczywiście pod warunkiem, że nie miałby VAT-u naliczonego od podatnika A, ale zakładamy tutaj uproszczenie. Tak więc wystąpienie, jeszcze raz przypomnę, wystąpienie w tym łańcuchu dostawców, odbiorców pomiędzy podatnikami VAT jakiegoś nie-VAT-owca najprawdopodobniej będzie obojętne z punktu widzenia funkcjonowania podatku VAT. Mówię nie-VAT-owca, czyli podmiotu zwolnionego podmiotowo z VAT-u, czyli na przykład ze względu na obroty. Nie mówię o sytuacji, kiedy on świadczy usługi zwolnione, ponieważ nabywca tych usług zwolnionych czy towarów zwolnionych może dalej je sprzedawać konsumentowi ze stawką zwolnioną i wówczas ten VAT z punktu widzenia budżetu państwa przepada. Myślę tutaj o sytuacji, kiedy on jest, ten podatnik B jest zwolniony ze względu na to, że jest podmiotem zwolnionym i wtedy za niego VAT odprowadza podatnik C, tak jak tutaj mówiłam, zapłaci aż 46 zł od 200 zł, ponieważ nie ma co odliczyć, B nie zafakturował z VAT-em. To, czy jesteśmy VAT-owcem, czy nie, ma znaczenie tylko, istotne znaczenie tylko wtedy, albo prawie wyłącznie wtedy, bo może się jakiś konkretny przypadek zdarzyć, gdzie jakiś wyjątek po prostu, ale co do zasady, znaczenie to, czy jesteśmy VAT-owcem, czy nie, pojawia się, jeżeli sprzedajemy bezpośrednio konsumentowi. Dlatego też zwolnienie podmiotowe dotyczy podatników no nie przekraczających obrotu 200 tysięcy. Wyobraźmy sobie, gdyby ten obrót był większy, 2 miliony, wówczas na rynku nie byłoby prawidłowej konkurencji, dlatego że część podatników byłaby owatowana i sprzedawała swoje produkty 23% drożej i te firmy nie miałyby szansy na rynku. Dlatego, że tych podmiotów o obrotach nie przekraczających 200 tysięcy jest stosunkowo niewiele, czyli w tej puli dóbr konsumpcyjnych nabywanych przez podmiot D jest to dość niski udział, dlatego zasady konkurencji nie zostały naruszone. No ale trzeba rzeczywiście przyznać, że taka mała firma, która w dodatku ma niższe koszty funkcjonowania, ma realną szansę uzyskiwać wyższe marże.